Zatem dodajmy sobie jeszcze jedną stronę. Tą stronę weźmiemy, zrobimy o innych wymiarach niż pozostałe. Zrobimy sobie A4. Niech będzie coś takiego. Zobaczmy. Tutaj jest 90 na 50, tutaj 90 na 50, w zasadzie 96 na 56, tutaj jest 210 na 297. I w tym momencie przygotujemy sobie tą wizualizację. Mam już przygotowany obrazek pod to. Jest to zdjęcie pobrane z stoka od Adobe'ego. Możemy troszkę to w sumie powiększyć. Powiększmy to do 200 na 170. Dobra, zróbmy 177. I dodajmy, i tak, pomniejszmy to 177, czyli naszą stronę 177 plus 10 mm. Ok, z taką białą rameczką będzie dookoła. Wygląda to całkiem przyzwoicie. W tym momencie przekopiuję sobie wizytówkę, właśnie tą pierwszą stronę, wezmę sobie drugą stronę. Jak to robię? Chwytam. Zaznaczam obiekt, który chcę skopiować, zduplikować. Chwytam lewym przyciskiem myszy i klikam prawym przyciskiem myszy. W tym momencie następuje duplikacja. Usunę to, bo mam już tutaj skopiowane, zduplikowane. Przechodzę do tego widoku. Usuwam zieloną ramkę, usuwam zieloną ramkę. Następnie czerwoną ramkę na razie zostawię. Zaznaczam całość, odznaczam czerwoną ramkę. Logo i czarna ramka muszą być zaznaczone. Efekty, szybkie kadrowanie, umieść w kadrze i umieszczam w kadrze. Podobnie robię z tą pierwszą stroną wizytówki. Szybkie kadrowanie, umieść w kadrze i umieszczam w kadrze. Czyli to już jest widok wizytówki. Jak będzie docięta, to ona tak właśnie będzie wyglądała mniej więcej. W takim układzie będzie. Odznaczam ten kolor tej ramki, następnie zaznaczam sobie pierwszą stronę. Pierwszą stronę zamieścimy tutaj, druga strona będzie widoczna tutaj. Zaznaczam sobie pierwszą stronę i wchodzę teraz w zniekształcenia. W zasadzie to nie w zniekształcenia, tylko w obwiednie. I w tym momencie możemy sobie. Okej, okay, nie możemy sobie. Nie możemy sobie, mianowicie dlatego, że ponieważ ta wizytówka jest wkadrowana, muszę to wydobyć jednak. To też wydobędę. Tak naprawdę mamy białe tło, więc nie musimy nic tak kombinować. Tutaj będzie trochę gorzej, ponieważ tutaj mamy też białe tło, ale jest do krawędzi przestawiona. Ten sygnet jest tutaj przysunięty do krawędzi. I on może stworzyć jakieś tam problemy, ale możemy zrobić coś takiego, że zaznaczam czerwoną ramkę, następnie z shiftem zaznaczam czarną ramkę, klikamy część wspólną, zaznaczamy to i usuwamy czerwoną ramkę, możemy wywalić tą ramkę czarną, w zasadzie wywalić, możemy ją odznaczyć, odkolorować, ale jeszcze byśmy musieli tutaj zmodyfikować trochę ten element, ponieważ aby ustawić, skorzystamy z narzędzia obwiednia, ale aby tego dokonać, musimy wszystko wyprowadzić na wierzch, dlatego wszystkie elementy, z których składa się wizytówka, dlatego usuniemy sobie tutaj te fragmenty. Pamiętajmy, że to jest tylko do wizualizacji, więc tutaj nie ma to dla nas jakiegoś większego znaczenia. Dobrze, to mamy zaznaczone. W tym momencie możemy zgrupować całość. Robimy grupuj. Tutaj robimy grupuj. Zapiszmy sobie jeszcze ten projekt, gdyby nam coś się wysypało. W tej chwili, używając narzędzia obwiednia, możemy dowolnie modyfikować kształt całej wizytówki. Dlatego przeciągnijmy ją sobie tutaj i tą drugą sobie przeciągnijmy tutaj. Wybieramy narzędzia obwiednia i próbujemy teraz. No, oczywiście możemy sobie usunąć tutaj te
punkty środkowe i korzystać tylko właśnie z tych punktów narożnych. Ja sobie jeszcze wezmę, zaznaczę całość i kliknę sobie, żeby nie było tutaj tych wektorów do ustawiania tych obłych kształtów zaokrągleń. W tym momencie sobie to dopasuję tutaj. Nie muszę się jakoś bardzo starać, ponieważ tutaj nie ma w tej wizytówce tła. Robimy coś takiego. Dopasowujemy po prostu kształtem do krawędzi. Jedną część mamy zrobioną, teraz jeszcze tą drugą. I tak by nam się to tutaj przedstawiało. Ok. Co warto zapamiętać, to to, że ta wizytówka nie może być żadnych kadrów i nie może być map bitowych, ponieważ obwiednia nie działa na mapy bitowe. I jak widać, sam dopiero teraz się w zasadzie dowiedziałem, że właśnie wkadrowane elementy również nie są objęte modyfikacją poprzez obwiednię. Dlatego wszystko musi być na wierzchu i po prostu zgrupowane ze sobą. I tak, dodajmy sobie jeszcze ramkę zewnętrzną. W tym momencie wyeksportujemy tą wizualizację, projekty i wrzucamy to w folder akceptacja. Po to jest właśnie ten folder akceptacja. Sobie jeszcze tutaj dopiszę wizualizacja, eksport w PNG-ku, można w JPEG-u. Ja sobie to wyeksportuję w PNG. Nie muszę w 300 dpi-kach, zrobię to w 200. To jest tylko podgląd. I następnie jeszcze wizytówkę wypadałoby. Zapiszmy to. Gdyby się coś wysypało, lepiej zapisywać więcej razy niż za mało. Co byśmy tutaj zrobili? Mógłbym usunąć tą zieloną ramkę, ale możemy zrobić coś takiego. Zaznaczamy wszystkie ramki i po prostu je wygasimy, tak? Wyłączymy ich kolor 90x50, no bo tak będzie ta wizytówka 90x50. Tak ta wizytówka będzie wyglądała po docięciu. Publikujemy PDF. Klik. Publikuj jako PDF. Również w folderze akceptacja. Zostawiamy tak jak jest. Moglibyśmy się pobawić ustawieniami PDF-a, ale ja tutaj nie będę tego zmieniał. Chociaż mógłbym zmienić, ponieważ w tej chwili nam się wyeksportuje nam się też ta strona z wizualizacją, a wizualizację zapisaliśmy osobno. Wyszło nam coś takiego. No i wizualizacja też na końcu jest zamieszczona. Więc moglibyśmy nie eksportować specjalnie tutaj tego pliku PNG, tylko moglibyśmy zostawić po prostu tego PDF-a. Ja sobie to jeszcze zapiszę. Jeszcze raz. Zobaczmy jeszcze raz, jak wyglądają foldery z plikami. Mamy główny folder projekty. Jest tutaj designak, wizytówka 90x50. Wchodzimy w roboczy. Tutaj mamy plik roboczy. Ten moglibyśmy usunąć. Na razie go zostawię. Od klienta dostaliśmy logo i dane wizytówki. I w akceptacji mamy też tutaj pliki, które wyeksportowaliśmy już po wykonaniu projektu. Prosta wizytówka, taka, nie wiem, wydaje mi się, że po wydrukowaniu może wyglądać całkiem ciekawie. No i to by było chyba tyle. Oczywiście Corel nie jest jakiś specjalnie dobry do przygotowywania właśnie takich wizualizacji, ale do takich podstawowych typu właśnie wizytówka, jakieś prostsze rzeczy jak najbardziej się nadaje.